Joanna Hoj, z tej strony z kanału Okiem Matki Słowianki. Stwierdziłam, że chcę zrobić film na temat tutaj czy gdzie indziej. Czyli o tym, czy mieszkać w Polsce, czy za granicą. Być może będę chciała odnieść się do kilku jeszcze innych aspektów, innych problemów. Ale generalnie chcę powiedzieć o sobie i jak ja to widzę, dlaczego na przykład jestem teraz w Polsce i czy wolałabym mieszkać gdzie indziej, nawet gdyby tam było lepiej na przykład ekonomicznie. Ale tak sobie pomyślałam, że pokażę Wam po prostu tutaj ten teren. To jest za oknem, ale to jest coś, na co ja patrzyłam w dzieciństwie zawsze. Z tej strony albo z drugiej. Jestem w tej chwili w pokoju mojego brata. Wcześniej właściwie to był pokój, po prostu pokój nasz, czyli moich rodziców, mój i mojego brata. I widok z okna zawsze był taki, to znaczy sosny za oknem. Akurat to są sosny częściowo na naszym podwórku, a częściowo na podwórzu sąsiadki. No i dla mnie to między innymi jest Polska, w sensie przyrody. Ja mieszkałam za granicą, jak mówiłam w innym filmie, załączę go tutaj na końcu. Jeżeli ktoś jest ciekawy trochę mojej biografii, to tam to jest. W każdym razie mieszkałam trochę w Stanach, 2 lata. Mieszkałam trochę we Francji, na południu, trochę pracowałam na północy. Byłam też w Pakistanie, czyli w sumie w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Dubaju, byłam w Meksyku. To wszystko jest bardzo ciekawe, jak się podróżuje. I ja bardzo lubię podróżować. Lubię się właściwie włóczyć po świecie, poznawać świat, poznawać ludzi. Teraz mi tego brakuje, bo ze względów finansowych po prostu nie mogę jeździć. Właściwie głównie ze względów finansowych, bo myślę, że z dziećmi też można podróżować. W każdym razie ja myślałam kiedyś o tym, żeby mieszkać za granicą. Byłam też w takich związkach, gdzie właściwie to mogłoby stać się moją rzeczywistością. Mogłabym tam po prostu zamieszkać, ale za każdym razem tak się wydarzało, że jednak te związki się kończyły, a ja właściwie z ulgą wracałam do Polski. I ja po prostu widzę tylko i wyłącznie tutaj swoje miejsce. Ja wiem, że też bardzo łatwo wsiąkam w te inne tereny. Mam poczucie, że w dawnych... kiedyś miałam taki moment, kiedy chciałam sprawdzić, jakie miałam wcielenia i prosiłam o sny. No i te sny przychodziły i wtedy jakby, wiecie, nigdy nie wiadomo, na ile to jest realne, jakby to nie jest coś, co można jakby odrzucić albo przyjąć. To jest coś, co po prostu można wysłuchać, kiedy ktoś się tym dzieli. Więc mogę się z Wami podzielić, że mi wyszło, że na pewno mieszkałam gdzieś w południowej Francji, a także gdzieś na jakimś Bliskim Wschodzie. No czemu nie? W końcu Słowianie, lud słowiański, Ariów, Scytów, Sarmatów jednak rozprzestrzeniał się z tego środka Europy daleko w głąb Europy Południowej i do Afryki i tutaj głęboko w Azję, więc na pewno jest to jakoś realne. Tym bardziej, że mi się wydaje, że nikt się nie wciela w poprzednich jakby inkarnacjach w jakoś totalnie kogoś innego typu, gdzieś nie stanie się Afrykańczykiem gdzieś tam. Wydaje mi się, że ta genetyka jednak jest dosyć jednorodna. No ale to jest takie moje odczucie i moje rozpoznanie moich inkarnacji tu wcześniejszych. W każdym razie ja mam poczucie, że mnie jakby nosiło po świecie w takie różne miejsca, w których gdzieś kiedyś byłam. I zresztą taka jest moja koncepcja jakby podróży, że często chcemy tam pojechać i tam czujemy się na przykład nieźle, gdzie kiedyś mieszkaliśmy, choćby przez chwilę. Tym bardziej, że ja czułam się tam nieźle, ale
nadal czułam, że tak jakbym nie mogła tam zostać. Tak jakby to było tak, że brakuje mi czegoś jakby bardzo wsiąkałam w tamtą kulturę. Szybko łapałam akcent i to było do tego stopnia, że zaczynałam robić błędy na przykład po polsku i trudno mi było na przykład pisać dzienniki. Wchodziłam bardzo szybko w myślenie w tym obcym języku i wsiąkałam w tamtą kulturę. I to jest tak, jakbym jakby sklejała się z jakąś poprzednią, jakąś wcześniejszą inkarnacją. To tak sobie teraz myślę, że to było w jakimś celu. W jakimś celu ja tam pojechałam, podróżowałam akurat do tej krainy, zapewne miałam coś tam do załatwienia z jedną z tych osób, jakoś tam karmicznie być może byłam związana. W każdym razie miałam poczucie, że ja tam po prostu nie mogę i nie chcę zostać. Więc jakby moje podejście do tego, gdzie się mieszka w Polsce, czy poza Polską, jest takie, że to trzeba po prostu w sobie rozpoznać. Na ile my czujemy, że jesteśmy ze sobą zgodni, jak jesteśmy w Polsce i na ile czujemy, że jesteśmy ze sobą zgodni i dobrze nam się żyje, jak jesteśmy za granicą. Wielu Polaków, tak jak ja zauważam, wyjeżdża głównie z myślą pozostania na chwilę. Oni często mówią, że na chwilę. Uważam, że Polacy nie czują się, znaczy w ogóle Słowianie mam poczucie, czują bardzo dużą jakby tęsknotę do tej ziemi tutaj, bo uważam, że tu jest tak jakby jednak, ja naprawdę to czuję i tak uważam, że to jest tutaj takie jednak centrum świata, tutaj jest źródło i przynajmniej raz na jakiś czas trzeba do tego źródła przyjechać. Tak ja przynajmniej tłumaczę to, że Słowianie robią coś, czego często inne nacje nie robią, czyli bardzo często przyjeżdżają, na przykład moja rodzina z takiej Australii, przyjeżdża po prostu odwiedzać rodzinę, choćby to była daleka rodzina. Ja to mówię, że oni przyjeżdżają odwiedzać Polskę i się nasycić tą polskością, słowiańskością, tak uważam. Być może czasami mają to jakoś nieuświadomione. W każdym razie ja mam poczucie, że nie chciałabym mieszkać na dłużej za granicą, bo jakby nie czuję, żeby moja karma gdzieś tam była, ale oczywiście jeszcze nie wiem do końca, jak to będzie. Na pewno nie czuję, żebym miała tam mieszkać, nie wiem, do końca życia albo w ogóle całe życie. Dlatego zapewne wróciłam tutaj i moje dzieci są dziećmi polskimi, w sensie są z Polakami, z polskich tatusiów. Mówią przede wszystkim po polsku. Teraz, czy dobrze się mieszka za granicą? No, ja myślę, że ekonomicznie to się na pewno mieszka lepiej. Prawda jest taka, i nie oszukujmy się, że bardzo ciężko jest w Polsce po prostu żyć. Więc jeżeli jesteście młodzi, to jedźcie. Jedźcie, jak studiujecie, przerwijcie studia, jedźcie, zobaczcie, jak tam jest, albo jedźcie się po prostu dorobić faktycznie, a może funkcjonujcie na zasadzie mieszkania trochę tu, trochę tam. Natomiast jeżeli macie coś takiego, że ginie w was gdzieś ta polskość, albo gubi wam się ten język, zaczynacie robić błędy i czujecie się z tym źle, to wróćcie do Polski. Oczywiście to jest kwestia przestawienia się. Ja na przykład mogę powiedzieć, że mi jest finansowo bardzo ciężko. Ciężko jest po prostu żyć w Polsce. Wydaje mi się, że gdybym wyjechała nawet z moim jakby zawodem, jakby takim humanistycznym, no bo polskiego zapewne nigdzie, to kiedyś szukałam pracy, nie jest tak łatwo uczyć polskiego za granicą. Natomiast na pewno mogłabym uczyć angielskiego i mogłabym wyjechać, nie wiem, gdzieś do Azji. No ale mnie ciągnęło raczej nie do Azji, w sensie poza Indiami i Pakistanem, tam mnie ciągnęło i nadal mnie jeszcze ciągnie, oraz do Chin, no ale uważam, że to jest związane właśnie z tymi korzeniami słowiańskimi, natomiast nigdzie nie ciągnie mnie jeszcze dalej do Azji, nie wiem, Tajlandia i tak dalej, aż tam to nie. Natomiast uciekła mi myśl, jak zapatrzyłam się w okna. Nie jest tak łatwo skupić myśli, jak się patrzy nie prosto w kamerę, właściwie na siebie, jak to jest w smartfonie, tylko na drzewa za oknem. W każdym razie ja mam takie poczucie, że było mi źle za granicą. I nie chciałabym tam mieszkać na zawsze, tak, żeby tam był mój ten właściwy dom, bo ja po prostu czułam, że
tracę taką bardzo wartościową cząstkę siebie. I teraz chciałabym przejść do takiego innego aspektu, bo mam poczucie, że to jest takie bardzo słowiańskie. Właściwie to jest ogólnoludzkie, ale mam poczucie, że Słowianie bardzo, bardzo silnie to czują. Chodzi mi o taki dualizm, że jednocześnie bardzo blisko trzymamy się polskości, ziemi, nawet jak ktoś już emigruje, gdzieś tam mieszka, to jednak kultywuje te tradycje i wraca często do Polski, a z drugiej strony bardzo nas ciągnie ta emigracja i ma w ogóle poczucie, że to jest takie bardzo pierwotne. Tak właśnie było u tych dawnych ludów scytyjskich, aryjskich. No zobaczcie, gdyby oni, to niby wtedy, kiedy oni już osiedlili się, to zawsze była taka grupa, która zostawała na jednym terenie, ale tak jak ja to czytałam, to często też to byli starsi, albo tylko niektórzy bracia, a natomiast ci młodsi szli podbijać, jak to się mówi, ale to nie do końca jest tak, jak dla mnie, to oni szli po prostu się włóczyć po świecie, poznać te inne tereny i ja uważam, że to jest jednak też taka inna motywacja, taki drive, takie pragnienie dzielenia się sobą. I uważam, że to właśnie jest bardzo słowiańskie, bo ja miałam też coś takiego, że to jest takie pragnienie wymieszania swojej energii z cudzą energią, nauczenia się czegoś, bo Polacy i Słowianie bardzo łatwo i chętnie się różnych rzeczy uczą i mają taką jakby, a jednocześnie mam poczucie, przynajmniej ja tak mam, ale wydaje mi się, że to jest słowiańskie, że czuję się silnie taką granicę, coś takiego, że dobra, tyle, więcej nie wsiąkam, bo po prostu gubię swoją tożsamość i siebie i wtedy się właśnie jedzie do tej Polski nasycić się, albo się po prostu wraca do niej. Mam poczucie, że to jest bardzo słowiańskie i to dlatego taki silny czujemy jakby, to jest taki silny duch słowiański, w tym sensie, że się nie da tego zabić. Nikt nigdy nas nie przeinaczy totalnie. Oczywiście jest jakby, może być tak, że przez stulecia jakiejś tam indoktrynacji czy wynaradawiania to może nastąpić, no bo to nastąpiło z niektórymi nacjami słowiańskimi. Natomiast mam poczucie, że nigdy z Polską, jakby tutaj centrum i to nigdy nie nastąpi tutaj na naszym terenie. Dopóki my jesteśmy na naszym terenie, jakby korzeniami wrośnięci w to i patrzymy na te sosny, to po prostu ja nie wierzę, choćby nie wiem, co się działo, choćby nie wiem, jakie tu były obce władze i tak dalej, to tego ducha się nie da zabić. Tak ja uważam. Także taki dualizm jest u Słowian, mam poczucie, żeby jeździć na te emigracje i to nie jest tylko ekonomiczne, ale jest taka potrzeba, żeby jednak w tej Polsce mieszkać, wracać. Jest bardzo dużo ludzi, którzy po prostu uważają, że tylko Polska, że po prostu ja mogę mieszkać tylko w Polsce, bez niej po prostu czuję się źle, niepełny, jakby nie ma to jak dom. O. I mam poczucie, że czegoś takiego, że to nie do końca wszędzie jest w innych nacjach. To jest bardzo silnie oczywiście na przykład u Indian, którzy wtedy, kiedy tracą swój teren, to faktycznie są, jakby tracą gdzieś tam tożsamość, ale uważam, że oni tak mają. Być może aborygeni. Myślę, że to jest też tak właśnie u Chińczyków i u Hindusów, czy u Japończyków. Aczkolwiek nie wiem, z Hindusami to jest jakby dużo niuansów w tym wszystkim. Bo Hindusi jednak bardzo wsiąkli w kulturę angielską, ale chyba nie całkiem. W sensie oni, to co oni, jakby, to jak oni mówią, to co oni robią, oni niby, ten ich angielski nigdy nie jest taki do końca angielski. Oni są bardzo hinduscy, przynajmniej tak jak ja, czy Pakistańczycy, tak jak ja patrzę na nich. To jest jednak ich, to cały czas są sobą. To tak, z tym dualizmem. Natomiast teraz chciałabym coś zacytować albo potłumaczyć. A teraz wam pokażę trzy takie filmy, które myślę warto poznać. Podam wam linki pod spodem, bo to jest ciekawe. To nawiązuje do tego, no właśnie. Um,
No dobra, taki film 10 cech młodej i starej duszy, potem film Petersona, a potem film Gabora Mate, który w pewien sposób krytykuje Petersona. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tak jak z tym tutaj mieszkać w Polsce, czy za granicą mieszkać? Być czy nie być? O to jest pytanie. Więc słuchajcie, jeżeli jesteście Słowianami, to w ogóle pamiętajcie, że to jest tak, że dylematy są jakby na porządku dziennym. Polak, czy Słowianin w ogóle, bo mi się wydaje, że to jest jednak słowiańskie, nie tylko polskie, to na tym to właśnie polega, że się zawsze jakby dzieli ten włos na czworo i że się ten dualizm bardzo silnie wyczuwa i jednocześnie chce się być i za granicą, i tutaj. To jest takie coś i w ciągu życia wiele osób, wielu Słowian uważam właśnie podróżowało. Tutaj w tym materiale cechy młodej i starej duszy, oczywiście jest dużo uproszczeń, ale posłuchajcie sobie, bo to jakby sporo osób tam wskakuje i mówi, o ja na pewno jestem starą duszą, bo coś tam, o, a ja to pół na pół, a ja to nie wiem. Mi tutaj jakby to nie chodzi o to, na ile to jest wartościowe, jak gdyby kto jest starą duszą, bo to słuchajcie, różnie bywa, można być 33, a zachowywać się jak szóstka, albo 11, zachowywać się jak dwójka, albo połowa życia tak, połowa tak, to różnie bywa. Ja uważam, że złoty środek i właśnie, jeżeli jesteście Słowianami i słuchacie tego, czy zwłaszcza Polakami, to dualizm macie po prostu we krwi, to znaczy cały czas czujecie, że tak miota się człowiek trochę pomiędzy ładem a chaosem, pomiędzy dobrem a złem, bo to jest takie yin-yang i specyficzne dla słowiańskiej tej duszy, bym powiedziała, to jest to, że się właśnie, ja bym powiedziała, że jest taka fluktuacja, że to nie jest tak, że się cały czas zachowuję jak stara dusza, to znaczy gdzieś tam siedzę w kącie i właściwie nie wchodzę w związki, tak by wynikało z tego filmu, tylko że jest i tak, i tak. I jakby klucz tego wszystkiego to jest szukanie równowagi. To jest szukanie równowagi i uważam, że Słowianie tak naprawdę to najlepiej pokazują. Przynajmniej ja mam takie poczucie, że jakby głównym celem mojego życia i w ogóle jednak większości osób, które ja znam w swoim otoczeniu i w ogóle szczególnie Słowian i w ogóle szczególnie Polaków, to jest szukanie równowagi. Wiecie, to jest na tej zasadzie, jak idę powiedzmy do dentystki swojej koleżanki, dzisiaj byłam rano i medycyna, jakby klasyczna medycyna, dziewczyna po prostu leczy, wiadomo, że stosuje fluor i to zaleca zapewne swoim dzieciom, szczepienia i tak dalej. No dobra, ale drążymy dalej temat. Okazuje się, że to nie jest takie proste. To znaczy, to nie szukajmy uproszczeń, bo są dualizmy, szukajmy równowagi. To znaczy, że ja się z nią nie dogadam, ależ oczywiście, bo ona wie, kto to jest Czerniak, doktor, oraz kto to jest Jaśkowski, doktor. Ona tego również słucha, tego lubi, a tamtego nie lubi. Wiecie, nic nie jest takie czarno-białe. W ogóle uważam, że nigdy w Słowiańszczyźnie nie było i Słowianie nie mają tendencji. Słowianie zawsze widzą szarości, tak uważam, bo to yin-yang jest u nas silne, szuka się równowagi. Choćby na zasadzie tej tradycji właśnie demokratycznej, jakby szukania konsensusu, nie raz po prostu na siłę i do skutku, no to jest na tej zasadzie, że nie oceniajmy się tak. Ja jestem młoda dusza, a ty jesteś stara dusza. A może młoda byłaś w młodości, a stara jesteś na starość. To jest dużo uproszczenie, przynajmniej jeżeli chodzi o Słowian i Polaków. Bo ja nie uważam wcale, że teraz większość osób na świecie, aż nawet w Polsce, to są młode dusze, a powiedzmy te 11%, jak tutaj pan wyliczył, to są stare dusze. Czy ja wiem, nie zgadzam się z wszystkimi tymi jego punktami, chociaż ja klasycznie mogłabym być, można powiedzieć, że jestem starą duszą i wiele osób, które znam. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o szukanie równowagi i uznawanie tego u siebie, że dualizm istnieje i trzeba szukać równowagi. To by oznaczało, że z tobą się zgadzam, ale i z tobą się zgadzam. A dlaczego? Bo widzę punkty wspólne na przykład. I łączenie punktów to też jest charakterystyczne dla osób, które są Słowianami. Bo ja kocham zagranicę, ale i kocham moją Polskę. Nie mogę jednocześnie? No mogę, a dlaczego nie?
A co jeszcze? A to jeszcze dlatego, że w ogóle rzeczywistość tak wygląda. I tutaj jest taki film inny, który wam też podlinkuję w opisie. No tak, tu jest klama. To jest Peterson. Ten film wam podlinkuję. Nie będę puszczać, tylko wam powiem, o czym to jest mniej więcej. Mózg ma dwie półkule, ponieważ świat składa się z chaosu i porządku. I on nawiązuje do neurobiologa rosyjskiego, podam wam w opisie, oraz do takiego Ramachandrana, psychologa, znaczy z tego co wiem, to jest psychologiem, no w każdym razie lekarzem, zapewne z Indii, natomiast zdaje się, że pracował w Stanach. W każdym razie to jest o tym właśnie, że oni mówią, no tak wygląda rzeczywistość. Tak wygląda rzeczywistość, że mamy dwie półkule mózgu, żeby sobie radzić z rzeczywistością, która z jednej strony jest chaosem, jak na przykład natura, a z drugiej strony jest porządkiem, jak na przykład cywilizacja. Ale można to też odwrócić i powiedzieć, no właściwie wielka rozpierducha to teraz jest cywilizacja. To co się tutaj dzieje, bo my robimy wielką rozpierduchę, a w opozycji jest natura, która właściwie jest uporządkowana. Więc co? Więc jakby, kochani, złoty środek, szukanie złotego środka i nie ma tak, że środek to jest zawsze na środku, na tej jakby mamy 20 cm i 10 tam gdzie środek. Nie, nie, nie. To może być różnie w różnych miejscu, to jest środek, to jest po prostu pomiędzy tymi dwoma punktami zwyczajnie. I ten środek się może przesuwać, to jest takie floating, takie ruchome, tak bym powiedziała. I w życiu też jest tak, że mamy czarne i białe, a ta szarość jest pomiędzy, a w której części szarości jesteśmy, no to zależy. Mamy chaos i ład i to od nas zależy jakby, jaką wypadkową my znajdujemy w różnych momentach swojego życia. Tak to widzę. Dualizm towarzyszy nam non-stop, ale to jakby yin-yang to jest coś, co powinno wisieć nad naszym łóżkiem. Powinniśmy się na to gapić codziennie rano i codziennie wieczorem. Tak to widzę. I nie zapominać, że te półkule mózgu mają połączenia między sobą. Gdy nie ma połączeń, powstaje choroba. Bo to nie tylko chodzi o to, że mamy dwie różne hemisfery, półkule i one mają inne zadania, tylko chodzi też o to, że one ze sobą się komunikują i mają się komunikować. I my też tak powinniśmy robić ze swoim życiem. Szukać wypadkowej złotego środka. Dlatego na przykład jak słucham Petersona, to ja mu przyznaję rację w wielu rzeczach, ale potem słucham na przykład Gabora Mate w takim filmie. Dlaczego Gabor Mate nie zgadza się z Petersonem i tam chodzi o wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. No i w tym momencie Gabor Mate, popatrzcie, jaki film mi chodzi. Phenomenon we see happen in the world where people can be quite notable forces for benefit for so many hundreds of thousands of people now in a figure like Jordan Peterson for instance. And then simultaneously a beacon of for many a beacon of hate. This is very confusing. Okej, okay. No i tutaj jakby pan od wstępniak robi i mówi o tym, że no jakby Petersona jakby no właśnie jest dużą siłą aktualnie w społeczeństwie, to się zgadza i w Kanadzie i na świecie. Natomiast Gabor Mate też jest Kanadyjczykiem, też jest z Kanady i on mówi, bardzo mądrze mówi, to jest ciekawy człowiek i on mówi tutaj o niuansach. No ja się nie zgadzam na przykład z tą odpowiedzialnością, bo to nie jest dokładnie tak samo, kiedy mamy aborygena, Indianina jakby native'a z Ameryki i białego, człowieka białej rasy, bo oni nie mają takiego samego startu. Poza tym często Gabor Mate mówi o traumie i trauma to jest jakieś takie, no dziecko po prostu ma do tyłu, tak? Ma jakieś tyły i to musi przerobić. Oczywiście jakby tutaj są niuanse, jak gdyby po to wchodzimy w tą konkretną inkarnację, żeby to przerobić i tak dalej. No ale generalnie Gaborowi Mate chodzi o to, że
o złoty środek. O złoty środek, że jakby w jakiej my jesteśmy pozycji życiowej, czyli nasze społeczne uwarunkowania mają wpływ na to, czy potrafimy i kiedy jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność za swoje życie. No i iteracja, bo jakby podejście Petersona jest takie, że po prostu wstań, weź się w garść i no i tyle. Zrób to i to ci pomoże. Ale to też jest takie, oczywiście, jakby tu są też niuanse, bo w niektórych wykładach Peterson też uwzględnia traumę i mówi o różnych zaburzeniach i tak dalej. Więc niech tam oni się między sobą nie zgadzają. Mogą sobie być też na przeciwnych frontach, chociaż myślę, że nie są. No to jest znowu to samo. Czy jesteś lewicowcem, czy jesteś prawicowcem, czy jesteś w centrum, a jak w centrum, to jesteś nikim. No nie do końca. Myślę, że margines to margines. Zawsze jest mało ludzi gdzieś tam po lewej stronie i po prawej stronie. A myślę, że istotą wszystkiego jednak jest znaleźć złoty środek. Złoty środek. Konsensus. Konsensus pomiędzy jakby wszystkim, tak? W myśleniu, w wychowaniu dzieci, w życiu, w tym jakby gdzie mieszkam i kiedy zarabiam, a kiedy po prostu używam życia. No i kończąc już, chciałam powiedzieć, że i tak jesteśmy w genialnej sytuacji. Uważam, że my jako Słowianie mamy taką naturalną zdolność, żeby jednocześnie widzieć bardzo silnie te dualizmy i jakby obie strony nas ciągną. A z drugiej strony cieszmy się, bo mamy ogromną umiejętność dyskutowania ze sobą do skutku właściwie często. Czyli szukamy tego konsensusu. No ale na tym chyba polega człowieczeństwo, tak myślę. To tyle ode mnie. A teraz idę robić filmy i zdjęcia drewnianych domów w Świdrze. Pozdrawiam.